Dobry wieczór Państwu, z tej strony Piotr Jędraszak. Już za moment rozpoczynamy ósmą kolejkę Hammer z numerem 11 Jakub Cierpiszewski. A mamy tutaj już pierwszą bramkę w 21 sekundzie meczu. Ja tutaj skupiłem się na przeczytaniu składu, a tymczasem gospodarze od razu wzięli się do roboty. Granie do Patryka Buczkowskiego i ten kolanem strzela drugą bramkę. Za nami 4,5 minuty gry. Patryk Buczkowski strzelcem drugiej bramki. Cierpiszewski do Fechnera. I kapitan Łukasz Fechner strzelcem trzeciej bramki. Janiszewski efektownie ruletą. Janiszewski do Fechnera, Fechner sam postanowił zakończyć tą sytuację i strzela czwartą bramkę dla drużyny gospodarzy. Cały czas Józef Buczkowski do Plichty i Mikołaj Plichta strzela piątą bramkę w 15 minucie gry. Buczkowski przejmuje piłkę, mija bramkarza i spokojnie na 7 sekund przed końcem Patryk Buczkowski strzela drugą bramkę. No, teraz brutalny faul i od razu sędzia Dariusz Złotnicki usuwa zawodnika z numerem 10. Tam na długim słupku dołożył nogę i strzelił swoją trzecią bramkę kapitan Łukasz Fechner. Świetnie do Klehamera Janiszewski, Klehamer. Świetna wymiana podań, w której uczestniczył cały zespół, który rozmontował całkowicie obronę. Janiszewski zbiega do środka i świetnym strzałem po ziemi pokonuje bramkarza futsalu Rabicz Kamila Juskowiaka. Jest to 9. bramka dla gospodarzy. Zatem przypomnijmy, że każde kolejne przewinienie ze strony gości będzie karane rzutem karnym przedłużonym. Teraz świetnie Janiszewski odwraca się z piłką i kompletuje hat-tricka. Przejmują gospodarze Janiszewski do Klehamera. Ten zgrywa ponownie do Janiszewskiego. I Janiszewski strzela kolejną bramkę. Filip Janiszewski, to już jego czwarta bramka na koncie.